Dzień dobry Państwu, witam Państwa na konferencji Twojego Ruchu. Ze mną dwaj posłowie, poseł Maciej Banaszak, witam. Poseł Michał Kabaciński. Dzisiaj naszym tematem będzie to, co bulwersuje Państwa od wielu dni, czyli pijani kierowcy. Oto propozycje Twojego Ruchu. Michał Kabaciński, proszę bardzo. Dzień dobry, witam Państwa. Tak jak zapowiadaliśmy w tamtym tygodniu, w przeciwieństwie do innych partii politycznych, nie zamierzamy licytować się, kto da więcej, kto podniesie bardziej kary dla pijanych kierowców, ponieważ naszym zdaniem podnoszenie w jakikolwiek sposób odpowiedzialności karnej w obecnym już stanie prawnym nie ma sensu, ponieważ te kary są wystarczające. 12 lat pozbawienia wolności jest to kara, która spokojnie wystarczy na pilnowanie tego problemu. Patologia jest gdzie indziej. Leży ona w tym, że prawo po prostu nie jest stosowane efektywnie przez orzecznictwo. Jak wynika z tego orzecznictwa, ułamek tak naprawdę, jakaś mały promil orzeczeń to są kary pozbawienia wolności. Zdecydowana większość to są kary zawieszenia. Tak samo w przypadku recydywy również rzadkością są kary bezwzględnego pozbawienia wolności i zazwyczaj są stosowane ponownie kary zawieszenia wolności. Naszym zdaniem tu jest największy problem i dlatego, żeby wyjść z propozycjami, które przede wszystkim będą racjonalne i które będą mądre, organizujemy 22 stycznia debatę w Sejmie. Odbędzie się ona o godzinie 12:00. W sali 24, na którą zaprosimy ekspertów z zakresu prawa karnego, zaprosimy sędziów, zaprosimy prokuratorów, ale także zaprosimy co najważniejsze ekspertów z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Będą na niej obecni szefowie największych szkół jazdy w Polsce. Dlaczego szkół jazdy? Ponieważ naszym zdaniem działanie, czy takie, jakie proponuje dzisiaj rząd, czy inne partie polityczne, czyli działanie już po fakcie, jeżeli chodzi o odpowiedzialność, nie ma najmniejszego sensu. Dzisiaj trzeba w Polsce zmienić mentalność polskiego społeczeństwa w zakresie tolerancji pijanych kierowców, a także trzeba zmienić zakres szkolenia młodych kierowców, bo to właśnie na tym pierwszym etapie, kiedy osoba dostaje ten pierwszy kontakt z ruchem drogowym, ona powinna wiedzieć i być uświadamiana, czym będzie groziło jazda po pijanemu, czym będzie groziło tolerowanie właśnie takich osób. I na tej debacie chcielibyśmy wypracować taką kompleksową propozycję zmian, nie tylko w prawie karnym, bo tak jak powiedziałem, zwiększanie kar niczego nie da. Również chcielibyśmy dzisiaj Państwu przedstawić złożony przed chwilą projekt zmiany konstytucji w zakresie immunitetu formalnego dla podmiotów, które taki immunitet miały do tej pory przewidziany. Czy to mam na myśli tutaj posłów i senatorów, a także inne podmioty jak prezes Sądu Najwyższego czy prezes Najwyższej Izby Kontroli. Dzisiaj ten projekt został złożony. Liczymy na to, że partia, która 5 lat temu taki sam projekt złożyła, czyli Platforma Obywatelska, będzie chciała nad nim pracować i właśnie sprawdźmy dzisiejszą hipokryzję wielu partii politycznych tym projektem. Sprawdźmy, czy faktycznie te osoby, które dzisiaj tak głośno krzyczą o zwiększaniu kar dla pijanych kierowców, dla przestępców drogowych, niech same zaczną od siebie i niech zniosą swoje przywileje, które naszym zdaniem nie powinny mieć miejsca w państwie demokratycznym. Zanim poseł Maciej Banaszak, poprosimy o krótki film. W trakcie, tak? Tak, tak. A dobrze, no to Maciek, ty decydujesz, kiedy ten film będzie, tak, to przykład kampanii społecznej. Tak, kampanii społecznej, ale najpierw zaczniemy od kilku istotnych faktów. Nie liczę już, która to jest moja konferencja reprezentująca naszą partię Twój Ruch dotycząca bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Praktycznie na każdej z tych konferencji wzywałem do rządu, do debaty, abyśmy usiedli do przysłowowego okrągłego stołu i zaczęli rozmawiać tak naprawdę, co boli kierowców, co należy zmienić w infrastrukturze drogowej, jak należy podnosić system bezpieczeństwa. No, mijają 2 lata siódmej kadencji tego Sejmu i do tej pory niestety wszystkie te zaproszenia się nie ziściły, czego serdecznie niestety, ale żałuję. Rozmawialiśmy wielokrotnie o fotoradarach, bo mamy dzisiaj politykę fotoradarową, wcześniej ministra
Nowaka, który usilnie twierdził, że fotoradary poprawiają bezpieczeństwo w ruchu drogowym. No dzisiaj, jak wiemy ze statystyk, tak właściwie nie jest. Mało tego, no miejmy Państwo świadomość na przykładzie ostatnich kilku dni czy tygodni. Fotoradar no nie sprawdzi trzeźwości kierowcy, fotoradar nie sprawdzi stanu technicznego pojazdu. To jest tylko urządzenie do tego, aby sprawdzić, czy kierowca nie jechał za szybko. Dlatego myśmy już wcześniej wychodzili z prośbą i założeniem takim, aby wypuścić, mówiąc kolokwialnie, więcej patroli na nasze drogi, aby oni na bieżąco mogli sprawdzać naszych kierowców i pojazdy. Mieliśmy przez ostatni tydzień tak naprawdę po tragicznym wypadku w Kamieniu Pomorskim dosyć sporo pomysłów różnych partii politycznych. Ja sobie pozwolę tylko kilka przypomnieć. Utrata prawa jazdy, utrata pojazdu lub jego wartości, zbiorowa odpowiedzialność za jazdę po pijanemu, wyższe kary pieniężne. Spotkaliśmy się też z informacją na portalach internetowych, aby w każdym aucie, to co już obowiązuje we Francji, w każdym aucie był alkomat. Spotkaliśmy się też z opinią, aby na przykład montować tablice rejestracyjne z informacją, że ta osoba wcześniej była karana za jazdę pod wpływem spożycia alkoholu. To są różne pomysły, które tak naprawdę niewiele wnoszą, ponieważ myśmy dogłębnie przeanalizowali systemy prawne w wielu krajach, szczególnie tych Europy Zachodniej. I tam no wyraźnie to pokazuje, że no niestety nie ma złotego lekarstwa na to, jak poprawić bezpieczeństwo, w sensie jak zmusić, aby nasi kierowcy nie siadali za kółkiem pod wpływem alkoholu. Chciałbym też zadać pytanie tak naprawdę wszystkim partiom, co do tej pory zrobiły, jeśli chodzi o ustawodawstwo, jeśli chodzi o Sejm, o debaty w tym zakresie, ponieważ ja tylko przypomnę Państwu, że Twój Ruch zorganizował dwie duże debaty w Sejmie. Były to debaty pod tytułem Sejm motocyklistą, natomiast oczywiście, że oprócz poruszania tematów jednośladów bardzo szeroko zawsze omawiamy to, co dotyczy bezpieczeństwa w ruchu drogowego jako takiego, nie tylko jednośladów. Pada wiele pomysłów, pada wiele ciekawych propozycji, które warte są przez nas, jako przez posłów do zrealizowania. No niestety ze strony rządu nigdy nie było w tym temacie chęci współpracy. Twój Ruch współpracuje non-stop z wieloma fundacjami, stowarzyszeniami, gdzie wymieniamy się opiniami, wymieniamy się doświadczeniami. To są osoby, które na co dzień mają do czynienia z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Jesteśmy w stałym kontakcie. Także Twój Ruch naprawdę ma dosyć, można powiedzieć, szeroką wiedzę na ten temat i będziemy się starali, tak jak tu kolega Michał Kabaciński już wspomniał, przedstawić te wszystkie pomysły, tezy, założenia na debacie 22 stycznia. Przypomnę też, odniosę się do mojej pierwszej wypowiedzi na temat fotoradarów, że Twój Ruch złożył właśnie pół roku temu ustawę dotyczącą zabrania Straży Miejskiej fotoradarów. No niestety ona w pierwszym czytaniu została przegłosowana przez Platformę, po czym Platforma zgłosiła swoją ustawę, bo cały czas będziemy zmierzać do tego. Więcej patroli na drogach, a mniej fotoradarów. I dwa ostatnie aspekty. Jesteśmy tutaj po to dzisiaj, aby tak naprawdę zakopać topór wojenny, który jest w cudzysłowie, który jest między naszymi partiami, usiąść do wspólnego stołu, zacząć merytorycznie rozmawiać i wymyśleć jakikolwiek środek, który spowoduje, że będzie coraz mniej kierowców pijanych siadało za kółkiem. Ja Państwu pokażę dosyć drastyczny filmik. W Wielkiej Brytanii, zresztą nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale w Australii, w innych krajach jest kampania, była przeprowadzana wielokrotnie, kampania dotycząca skutków tego, co powoduje jazda pod wpływem alkoholu. Są to dosyć mocne filmy, że tak to nazwę, natomiast wydaje mi się, że to są jedyne metody,
które mogą w jakikolwiek sposób przemówić do ogółu społeczeństwa, tak aby ludzie mieli świadomość, czym grozi jazda pod wpływem alkoholu. Uważamy to, co już powiedział kolega Michał, że nasze prawo ustawodawcze jest w tym zakresie, które jest wystarczające i tak naprawdę należy przede wszystkim zacząć od uświadamiania. Ja, to jest niecało, około 50-sekundowy filmik. To proszę zobaczyć, jak wygląda kampania promująca bezpieczną jazdę. Jeśli się uda. Uda się? Putin nie dzwoni, także jest dobrze. O. To jest filmik z YouTube'a, który można sobie spokojnie, każdy mógłby sobie obejrzeć. No, nie wiem, jak tam z siecią jest. Powinno lecieć. Jakieś służby. Byłoby fajnie, drodzy Państwo, gdyby udało się ten filmik odtworzyć, ponieważ ten film pokazuje, jakie są skutki, bardzo obrazowe pokazujące to, co się dzieje, to, co się może wydarzyć, kiedy kierowca wsiądzie do samochodu pod wpływem alkoholu i jakie mogą być tego konsekwencje. Say I'm a man of the world. I've flown across every time, and I've seen lots of pretty girls. Guess I've got everything I need. I wouldn't ask more, and there's no one I'd rather. Na zakończenie Andrzej podsumuje może ten filmik. O tym właśnie mówimy. Kampanie społeczne przemawiają do ludzi. Nic tak nie przemawia jak tragedia ludzka i nic tak nie przemawia jak tego typu kampanie. Żadne podwyższenie kary nic nie da. Ludzie po prostu muszą mieć świadomość, z czym się wiąże jazda po pijaku i jakie są tego konsekwencje. Jeżeli będą mieli tego świadomość, to być może uda się nam doprowadzić do tego, że polskie społeczeństwo będzie na takim samym stopniu wyedukowane, jak jest już w tej chwili wyedukowane, jeżeli chodzi o papierosy. Przecież poprzez kampanię społeczną udało się doprowadzić do tego, że obciachem jest zapalenie papierosa w towarzystwie czy w miejscu publicznym. Tak samo obciachem powinno być wsiadanie do samochodu po alkoholu i do tego zachęcamy rządzących, bo oni mają przede wszystkim możliwości i finansowe, i oddziaływania na społeczeństwo, żeby tego typu kampanie przeprowadzać.